Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejna partia z bardzo silnego turnieju w Holandii, Tata Steel, gdzie w tej partii akurat gra Magnus Carlsen białym kolorem, mistrz świata przeciwko Francuzowi, wspaniałemu szachiście właśnie z tego kraju Maxim Vassiela Graf no i panowie rozpoczęli partię ruchem D4 Tak, Carlsen, Carlsen często zagrywa właśnie przeciwko Francuzowi no też Carlsen słynie oczywiście z tego, że może grać wiele debiutów, ale D4 chyba się spotyka u niego najczęściej z tego co kojarzę skoczek F6 ze strony Francuzów Francuza, c4, g6, skoczek c3, no i d5. Koronny debiut francuskiego arcymistrza, czyli obrona Greenfelda. Posunięcie d5 właśnie tutaj walczy, powoduje, że jest walka o centrum. No i Carlsen już wielokrotnie wygrał z Francuzem w tym debiucie. Różne warianty panowie grali. Tutaj wybijamy po prostu pionka, skoczek wybija na d5. No i klasycznie zagranie E4, żeby uzyskać bardzo silne centrum. Tutaj skoczek rzecz jasna wybija i wybicie na C3 następuje. Bardzo fajne silne centrum. No i teraz kwestia jest tego, jak tutaj białe będą grały dalej, bo tutaj gramy goniec G7, żeby zrobić roszadę, ale też atakować przede wszystkim centrum i przez C5 czarne w ten sposób chcą te centrum rozbijać. Jest wielu zwolenników w obrony Greenfielda, Ja akurat czarnymi tego nie grywam, aczkolwiek może warto się zastanowić nad dołożeniem kolejnego wariantu w repertuarze. Moi drodzy, teraz białymi można zagrać wiele posunięć. Klasycznie grywa się goniec na przykład na C4, to znaczy, klasycznie gra się skoczek F3 i tutaj jakiś tam goniec G4 w przyszłości, ale też fajny wariant jest pogoniec C4 i potem po roszadzie. Ustawiamy skoczka na E2, potem gońca na E3, yy, i tak dalej, i tak dalej. Taki yy, myślę, że dosyć wygodny yy, wariant dla białych, no ale. Możliwości jest dużo. Tutaj Hetman zagrywa na A4 z szachem. No dziwna sprawa, jeżeli trzy figury jeszcze lekkie nie wyszły i Hetman już zagrywa sobie śmiało, dając szacha. No wykorzystuje tę okazję, że jeszcze nie ma roszady. Tutaj um, czarne mają do wyboru e, kilka zagrań, oczywiście. Albo skoczek D7, albo goniec D7, albo Hetman D7. Jeżeli na przykład by zagrał goniec, no to Hetman wraca raczej na B3. No i tutaj patrzymy też na pionka B7. E, no taki szach nastąpił. Tutaj Hetman zagrał na D7. Szybka propozycja wymiany hetmanów, co nie godzi się, że tak powiem, tutaj z Carlsenem i zagrał hetman A3. Oczywiście jeszcze taki ruch jest teoretycznie możliwy, ale praktycznie jest bardzo złym posunięciem, gdyż jest. C6 wstępem, można B5 potem próbować. Chodzi o to, że ten goniec tak musi wrócić raczej po takim posunięciu. Nie zdobywamy, oczywiście, Hetmana, ale skoczek C6 też jest bardzo złym ruchem. No dobrze. Hetman A3 bardzo ciekawa i taka niestandardowa placówka dla Hetmana, ale wygląda to dosyć dobrze. Jest obrona punktu. W tym momencie nastąpiło B6 i plan jest jasny: goniec na B7 za takim napionka. Tutaj skoczek zagrał na F3 standardowo i zauważmy, że goniec właśnie już nie ma takiego zagrania na G4, więc skoczek. Swobodnie sobie może tutaj stać. C5 zagrywa tutaj Francuz. No i zauważcie, że Carlsen teoretycznie ma opcję bicia, ale w ogóle tego nie rozpatruje. To jest złe zagranie. W obronie Greenfielda, jak jest zagranie C5, praktycznie nigdy nie bije się na C5. Jest tam jakiś wariant, że można wybić i zdublować pionki, mieć pionka więcej na, na chwilę, ale w tym wypadku nawet tego nie rozpatruje. Chodzi o to głównie moi drodzy, że jak będzie wybicie, będzie wybicie. Hetman wybije. No, to inicjatywa ze strony czarnych będzie bardzo wysoka. Na tym poziomie to jest myślę, że kluczowe. E, oczywiście tam jakiś goniec B7, skoczek, jakaś wieża C8 i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę tego rozpatrywał. Bicia kompletnie nie rozpatruję, i też e, nie musimy nad tym się głowić. Po prostu goniec na E3. Bronimy centrum. Chodzi o to, żeby te pionki utrzymać w, dobrej, tutaj, w dobrym układzie. Roszada ze strony czarnych i wieża D1. Zauważmy też, że biały nie śpieszą się z rozszadą e, i ustawiają wieżę bardzo dobrze w centrum, broniąc piona. To jest wzmocnienie. Tutaj nastąpiło bicie, e, nastąpiło bicie, gdyż tam groziło oczywiście e, w tym momencie bicie. Jak najbardziej teraz groziło, bo jest atak na hetma Następem więc tutaj czarne sobie w ten sposób grają i taki ciekawy ruch, trzeba przyznać. Ja, ja przypuszczam, że tutaj e, Francuz bardzo dobrze zna teorię i. E, takie pozycje pewnie u niego stały w domu na, na desce, tak zwanej, czyli na szachownicy, tak się potocznie mówi na desce. Hetman D6. Propozycja wymiany hetmanów. No i co tu zrobić teraz? Czy Carlsen wymieni te hetmany, czy nie wymieni? Jasne, można nie wymienić, można zagrać na przykład na 4 hetmanem, ale. Tutaj Norwek stać słynie z tego, że końcówki gra fantastycznie, szczególnie jak jeszcze, jeszcze jest trochę figur. No i tak, mamy centrum, pionek słaby, tutaj 2 na 1. Jeszcze jest dużo, dużo gry. <laughs> Najmocniej, przepraszam, ale. Carlsen w takich pozycjach czuje się jak ryba w wodzie. Wieża C1, pierwszy ruch, no ja bym w ogóle takiego posunięcia może nie zagrał, od razu bym raczej zatroszczył się o wyprowadzenie gońca, ale mistrz świata ma inne plany. Chodzi o zajęcie linii. Tak po prostu. Goniec B7 za takim na piąka, więc trzeba uważać. Goniec na D3 i skoczek na C6 nastąpiło, ale na przykład jakby wieża E8 było zagrane, no to zawsze mamy tutaj skoczek D2 z obroną punktu. Skoczek C6, jak już wspominałem, e... I król zagrywa na D2. Roszada nam już w tej końcówce nie jest potrzebna. Temu królowi nic nie zagraża. A król przyda się bardzo do obrony punktów w centrum, pionków w centrum. To jest myślę, że też kluczowe. No bo dajmy na to, by zrobilibyśmy roszadę i król ma daleką drogę, żeby do tych pionków dojść. Tracimy po prostu czas. Bez sensu. Trzymamy króla w centrum, gdy mamy końcówkę. Bierze A na C8 i H4. Ruch też taki klasyczny w obronie Grimfelda tutaj po prostu nawet jak nie ma hetmanów, moi drodzy, tutaj białe no, chcą grać H5 i rozwalać tutaj te skrzydło, ale nie z jakimiś planami matowymi. Ewentualnie prowokować do wymiany i zepsuć strukturę pionków, ewentualnie też może H5, H6, żeby tego gońca trochę zgnieść. W zależności jaka będzie dalej kompilacja ruchów ze strony jednej i drugiej. Skoczek zagrywa na B4 z atakiem na gońca, i za atakiem na pionka. Co zrobić? No, trzeba jednym ruchem to ochronić. Bardzo dobry ruch, nie oddajemy gońca. Bardzo ważnego tutaj pilnującego piona centralnego i bronimy przy okazji na A2. Na A2 pionka. Wieża zagrywa z C na E8. No cóż, na pozór dziwne posunięcie, e, aczkolwiek no, atakujemy tutaj piona. E, A3, wtrącone posunięcie, skoczek ucieka, moi drodzy. No i Carlsen zagrywa taki ruch pod tytułem Goniec na A2. Nie broni tego pionka. O co tutaj chodzi? Moi drodzy, w partii poszło bicie i ja zaraz do tego dojdę, ale. Sprawdźmy, co by było na przykład po takim zagraniu wieża E7. O co w tym posunięciu chodzi? Przede wszystkim obrona siódemki, obrona gońca i punktu C7, gdyż tutaj białe planują zagrać goniec D. 5 z atakiem na skoczka i wtargnięciem wieżą na c7. Na przykład takie plany są możliwe. I tutaj na przykład po takim zagraniu skoczek a5 mógłby zagrać. I jeśli goniec wybija na b7, to wieża wybija na b7. Ale na przykład w tym, w te, w te, w te, w tym układzie, jeżeli skoczek dałby szacha, z widełkami, z szachem, ruch wtrącony, a ruchy wtrącone są niezwykle groźne. W tym wypadku nie jest to dobre posunięcie, gdyż mamy Hetman. Hetman, chciałoby się Hetmanem ruszyć. Nie ma Hetmanów, król na C3 z takiem. No, jeżeli zbija skoczek, to uwaga, skoczek nie ma za dobrych pól później do odejścia. No, szczególnie jak się gra gońcem na A6 i bronimy punktu E2, i co ma zrobić? Skoczek. No jeżeli tutaj nastąpi szach, no to po prostu gramy królem na B2 i w następnym posunięciu po prostu zbijamy skoczka. Jeżeli skoczek A2, król B2, na przykład wieża E4, król A2, no, któż by takiej pozycji nie chciał grać białymi? Dwie figury za wieżę, wprawdzie jeden pionek mniej, ale nie widać przewagi w tym pionku, to znaczy te pionki jakoś tam nie dochodzą, czy nie są jakieś groźne, po prostu są poblokowane. To jest wygrana pozycja. To jest wygrana pozycja dla białych przy dwóch figurach na wieżę. Technika tylko tu decyduje, a to jest dosyć, dosyć prosta gra. No, tak teoretycznie mogło być, ale nie było. Tutaj powierza B7, na przykład jak tego gońca zbijamy, król by mógł zagrać na D3. Na przykład B5, żeby spróbować skoczkiem wlecieć, ale skoczek D2. Bardzo fajnie te pola są bronione. Wolna linia, ja myślę, że Carlsen bardzo dobrze oceniał tę pozycję dla siebie i myślę, że miał rację, to wygląda dobrze dla białych, po prostu wygląda dobrze, jasne, że tutaj mogą nastąpić y, ruchy typu b4 z wymianą, ale pamiętajmy, król jest bezpieczny, nie ma go jak zaatakować, ten goniec za bardzo nie gra, no i tam jakaś wolna linia, ataki na pionki, y, no. Tutaj Mistrz świata by sobie myślał, że świetnie sobie radził. Dlatego też Francuz zbił na E4, i ja się zastanawiam, czy y, tę pozycję. Zobaczcie, tu jest podwójny atak. Ja się zastanawiam, czy tę pozycję Francuz miał w domu rozłożoną na szachownicy. Ciężko mi powiedzieć, powiem szczerze. Nie wiem, ale zagrał dosyć pewnie. Oddaje jakość po prostu. Tutaj trzeba oddać jakość. Skoczek A5 z obroną. Goniec zbija bezwzględnie. Goniec zbija. No jest jakość więcej, ale to nie znaczy, to nie znaczy, że białymi gra się już bardzo łatwo. Oczywiście tutaj grożą widły, więc Hewierza zagrywa aktywnie na C7. A6 pionek yy, ucieka. No, jakiś taki ruch niebezpieczny, bo tu zawsze goniec B7 wraca, trochę to wieżę krępuje. Może, ale. Tego nie rozpatrujemy. Po prostu staramy się grać jakoś tak bardziej naturalnie. H5 zagrywa Magnus Carlsen. Wykorzystuje piona bandowego, tak jak już wcześniej wspominałem, albo H6, albo może wybicie w którymś momencie. Prowokuje do bicia. Ewentualnie wieża H4 ma świetne, świetne zagranie z tempem. Tu się nie boimy, że Goniec wymieni nam skoczka i zdwoi nam pionki. Absolutnie. Gdy mamy jakoś więcej, tutaj zdwojone piony mogą, nie muszą mieć dużego znaczenia. B5 ze strony czarnych nastąpiło. I właśnie H6. Ciekawe ograniczenie troszeczkę tutaj. E, Króla, też z jednej strony, stępem, goniec jest atakowany, który musi uciekać. No i moi drodzy, bardzo ładny ruch, goniec G5, próba wymiany figur. To jest bardzo istotna sprawa. Nawet zobaczcie, po takim wybiciu skoczek by wybił i goniec G2. Nawet Magnus Carlsen decyduje się na takie rozwiązania. Ta wieża na przykład na 1. Aktywność jest tak ogromna, bez tego gońca czarne praktycznie składają broń. Goniec H8 zatem zagrał tutaj Francuz i wieża na H4. Goniec na D5. Tutaj e, też trzeba przyznać, że czarne dobrze kontrolują te pola. Tylko właśnie kwestia, jak dalej e, czarne mają realizować to wszystko. Król zagrywa na C3, skoczek na C4 i uwaga, bardzo zaskakujące posunięcie. Tutaj grozi bicie. E, tutaj grozi bicie, moi drodzy. No i tch, tak, zagramy. No, teoretycznie można by tak było zagrać, ale Karlsen ma inne plany, moi drodzy. Bardzo ciekawy ruch. Skoczek D2. Próba wymiany, bardzo ciekawa. No, ale skoczek bije na a3. Czyżby mistrz świata podstawił piona? Absolutnie nie, moi drodzy. No, groźnie wyglądają te pionki. No, to prawda. Ale e, one nie dochodzą tutaj do przemiany tak, tak łatwo i tak szybko. Przede wszystkim chodzi o aktywność, aktywność kolejnej figury, czyli króla. Król B4 sobie ładnie wędruje. Skoczek na C4 wraca. No i zobaczcie, właśnie ten skoczek za bardzo nie ma też pól, żeby wrócić. I to było założeniem białych, żeby wymienić figury. Goniec na C4 i już się po prostu gra białym troszeczkę lżej. Tutaj Goniec zagrał na E7 z opcją również zdobycia piona wieża E8, ale tego piona od razu nie trzeba oczywiście zbijać. Wieża poprawia się leciutko na F4, tu jakieś niby groźby grożą, no nie groźby grożą, tutaj G4 jest opcja, G5, zamknięcie pozycji tutaj. No i ten pion jest kluczowy przede wszystkim, gdyż król stoi w takiej siatce matowej, wieża musi... Pilnować ósmej linii, aby tam wieża nie wtargnęła na c8 z matem. Nastąpiło f5. No i jak sobie radzić z takim pionkiem? Oczywiście g4. Król zagrał na f7. No i tutaj można oczywiście wybić też pionka. Karlsen postanowił wybić tego z szachem. Król na e6, goniec c5. Tu się wszystko broni. G5 nic nie daje, bo wieża zawsze na F5 zbija. Goniec na F6 zostało zagrane. Zauważcie, że i nawet na H7 tutaj jakieś są opcje, to też wygrywa na pewno, ale Magnus Carlsen postanowił troszeczkę jeszcze uprościć na polu F5 i zagrał szacha tutaj na C6. Król zagrał na F7, moi drodzy, i prosta rzecz, wieża bije F5. To się tak bardzo łatwo ogląda, bardzo fajnie się patrzy, no ale troszeczkę trzeba myśleć Tutaj trzeba przyznać, że Francuz w tym turnieju no, niestety nie był w najlepszej dyspozycji szachowej No i wieża zagrała tutaj jeszcze w partii E6 Po D5 Czarne złożyły broń moi drodzy Jeżeli goniec by wybił no to dajemy szacha, a potem bijemy gońca Tutaj czarne się poddały Mogłoby jeszcze nastąpić na przykład wieża C6 Pionek wybił, mógłby wybić goniec Na przykład na E6 Wieża wraca spokojnie na F3 I jest związanie, zauważcie, że te dwa piony wolne są Ale kompletnie nic to nie daje I król G6, przepraszam, król G6 Schodzi na, na tej stronie I król zagrywa właśnie na A5 Koniec partii, grozi takie posunięcie Takie i doprowadzenie pionka Lub sprzątanie pionów po drodze I kwestia już prostych posunięć żeby doprowadzić do przemiany pionka, czy tam wymian. No to to już jest partia bardzo łatwo wygrana. Moi drodzy, no myślę, że bardzo ładna partia Mistrza Świata, to trzeba przyznać. E, ograł specjalistę w jego wła własnym debiucie, no to też o czymś świadczy. Dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam e, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!